z tej strony Piotr Polak. Znajdujemy się w studiu Dobra 12, a w tym materiale dotkniemy tematu nagrania wokalu. Jaki wpływ na brzmienie ma preamp mikrofonowy, a jaki sam mikrofon? Tego dowiecie się w tym odcinku. W pierwszej próbce został użyty studyjny standard, czyli pojemnościówka Neumann U87, a w 6 różnych klipach usłyszycie, jak ten konkretny mikrofon pracuje w konfiguracji z różnymi preampami. Close my eyes to see, 'cause you were always there. I carry the things that remind me of. I close my eyes to see, 'cause you were always there. I carry the things that remind me of. I close my eyes to see, 'cause you were always there. I carry the things that remind me of. I close my eyes to see, 'cause you were always there. I carry the things that remind me of. I close my eyes to see, 'cause you were always there. Carry the things that remind me of. I close my eyes to see, 'cause you were always there. I carry the things that remind me of. W dalszej części skupimy się na różnicach pomiędzy poszczególnymi mikrofonami, używając do tego jednego przedwzmacniacza klasycznego rozwiązania 1073 w wersji Heritage Audio. Na koniec najbardziej kontrowersyjne porównanie, czyli najtańszy preamp versus najdroższy w połączeniu z Neumannem U87. Kończąc ten test, zachęcam Was do dyskusji w komentarzach, jaki sprzęt wywarł na Was największe wrażenie oraz jak Wam się podobał ten materiał. Do zobaczenia w następnych odcinkach.